Witam w drugiej części filmu poświęconego montażowi napędu FAK740. W tej chwili jesteśmy na zewnątrz, temperatura koło zera, więc nie jest dosyć ciekawa. Wszystko sztywne, nieprzyjemnie się pracuje, no ale cóż, trzeba robić. Napęd, jak widać, mamy już zamontowany do wcześniej wylanego fundamentu. Wypoziomowany. Sprzęgnięty z listą zębatą. Połączenia elektrycznego jeszcze nie robiliśmy, bo jest zimno, także chodzi na połączeniu na krótko, aby go w tej chwili przetestować. Teraz zajmiemy się montażem czujników krawędziowych. Tak jak w pierwszej części wspominałem, polska instrukcja niestety nie daje żadnych informacji odnośnie znaków, jakie na nich są umieszczone. Natomiast w instrukcji tutaj, którą mam na angielskojęzycznej, wszystko jest ładnie opisane. I wynika z tego, że czujnik, który ma kwadracik, musi być z prawej strony napędu, a czujnik z kółeczkiem z lewej strony napędu. Jest też opisana cała procedura uruchamiania i pozycjonowania tych czujników. Także za chwilę testowo zamocujemy je na listwie i przejdziemy do ich ustawiania w prawidłowej pozycji. Pierwszy czujnik zamontowaliśmy na razie na sucho, bez przykręcania, bo tylko siedział na listwie. I patrząc na kontrolkę, widzimy, no, zobaczymy tutaj lepiej, to ta z lewej strony, kiedy znika. Więc ustawiamy czujnik mniej więcej na środku magnes w stosunku do czujnika. I to samo zrobimy z drugim po otwarciu bramy. Drugi czujnik też już jest zamontowany. No tu niestety powinien być w miejscu, w którym jest śruba. To jest krańcowe położenie. No, tego nie przeskoczymy. Najwyżej brama się troszeczkę mniej będzie otwierała, te kilka centymetrów. No to w niczym nam nie przeszkadza. No i zaczniemy za chwilę testowanie i pozycjonowanie tutaj bramy. Musimy ustawić odpowiednie parametry. W tej chwili w menu zaawansowanym tryb wspomagania, czyli pełne siły przy ruszaniu jest na no. Zrobiliśmy na yes. Drugi parametr jest powolny ruch po zaniku napięcia, czyli pierwsze ustawianie bramy bardzo powoli, zrobiliśmy to na no. Pozostałe parametry najważniejsze będą RP00, RA05, zrobimy 00. Są to opóźnienia ruchu bramy przed i po wykryciu czujnika krańcowego. Co na razie ustawimy to na 0. No i zobaczymy, jak ten test nam wyjdzie. Czujniki są już zamontowane. No i przeprowadzamy pierwszy test otwarcia bramy. Trzeba pilnować, żeby nam tu coś nie powiodło się. Sygnał podany, 5 sekund opóźnienia jest ustawione akurat w tej chwili. No jak widzimy, brama się odsuwa. No i trzeba pilnować, czy jak czujnik dojdzie. Nie jest za daleko. No, widzimy. Początek czujnika został wykryty, brama się zatrzymała, czyli w tą stronę jest prawidłowo. Idziemy w drugą stronę. Znowu 5 sekund opóźnienia. Trzeba to wyłączyć, bo to przeszkadza. No i brama się zamyka.
tam w oddali widzimy czujnik. Zobaczymy, czy za bardzo nie uderzy nam pozycję krańcową, ale to za chwilę sprawdzimy. Wydaje mi się, że już czujnik złapał i chyba już widzimy, że jest za wcześnie, tak? Nie doszła brama do końca, także go trzeba cofnąć. O te kilka centymetrów. I jeszcze raz przetestujemy kawałek otwarcia. Bardzo denerwujące to opóźnienie. Starczy. I zamykamy. Znowu 5 sekund. I no i praktycznie, można powiedzieć, idealnie mamy centymetr przerwy między kółkiem a ogranicznikiem. Także w tej chwili wszystko jest. No także w tej chwili spróbuję przykręcić te czujniki już do szyn. To chwilę zajmie, bo jest trochę zimno i nieprzyjemnie się pracuje. Potem będziemy ustawiali pozostałe parametry bramy. Czujniki mamy już przykręcone, zamontowane. Przejdę teraz do jeszcze krótkiego opisu menu. Czyli to, czego brakowało w polskiej instrukcji. Głównie chodzi o menu zaawansowane. Wchodzimy w nie. I pierwszy parametr, który szybko nam zniknął, to było BO, czyli wykorzystywanie maksymalnej siły podczas otwierania. W sensie w pierwszym momencie otwierania czy zamykania. Y oznacza, że jest ustawione. Następne to jest SR, czyli parametr mówiący o tym, że jeżeli zaniknie napięcie, to pierwsze otwarcie bramy do skalibrowania się do czujników będzie robione w powolnym trybie. Tu jest ustawione na nie. Trzecie to jest typ hamowania. I tu możemy ustawić jego opóźnienie. Jest 0. Failsafe. No, gdybyśmy wykorzystywali fotokomórkę, to w tym momencie tego jeszcze nie ma. To samo, tylko do czujników krawędziowych. Pre-flashing, czyli czy ma wcześniej lampka migać, zanim wejdzie w tryb otwierania lub zamykania. I to jest to właśnie to, co mówiłem, te 5 sekund opóźnienia ustawmy na no, czyli nie będzie tego opóźnienia. Następne SP, to tryb pracy lampy sygnalizacyjnej, jest dużo trybów, tego też w polskiej instrukcji nie było opisane. Następne będzie PH, czyli logika zamykania przy komórkach, logika otwierania przy komórkach, encoder, którego tutaj nie mamy, i to, co będę chciał ustawić, czyli opóźnienie przed wzbudzeniem czujników krańcowych. Ustawia się je w sekundach. Dużo dokładniejsze to jest, kiedy mamy zamontowany encoder. Także tutaj zobaczymy, jak to będzie chodziło. Ustawmy sobie tą wartość na 5. RA to jest opóźnienie po zadziałaniu czujników. Ma to sens tak naprawdę, jeżeli mamy encoder. Tryb częściowego otwarcia ustawiamy. Tutaj czas pracy maksymalny, czyli kiedy się nam wyłączy napęd, jeżeli byłby jakiś tutaj problem. A to już jest funkcja serwisowa. Programowanie cykli. No i wracamy do statusu bramy. Także tak wygląda menu. Jeszcze nie mamy podłączonych tutaj lampek sygnalizacyjnych, zasilania. No mówię, pogoda nie sprzyja
ale to już są takie drobiazgi, także sobie tutaj z tym damy radę. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam do komentowania i kontaktu. A ja teraz sobie posprawdzam, jak ta brama jeszcze działa i jak funkcjonuje funkcja opóźniania przy zamykaniu i otwieraniu.